Dobrze, szanowni państwo, witamy serdecznie na naszym krótkim tutaj briefingu prasowym poświęconym decyzji pana wojewody w sprawie tak zwanej ustawy uchwały przystankowej. W dniu 3 lutego, czyli w dniu wczorajszym, potwierdziłem odbiór decyzji pana wojewody. Tutaj ją przedstawiamy. Jest to decyzja, którą pan wojewoda musiał wydać w wyniku donosu gminy Grudziądz na Radę Miejską i na prezydenta skarżące uchwałę naszą przystankową. Pan wojewoda po wnikliwej analizie uznał, że nie ma podstaw do unieważnienia tej uchwały i uznał, iż zarówno Rada Miejska, jak i prezydent działali w świetle prawa i zgodnie z literą obowiązującą prawa. Także to tytułem wstępu. Ale też liczy na porozumienie między miastem a gminą. Tak, liczy pan. Tak, w dalszej części pan wojewoda liczy na to, że się porozumiemy. W związku z tym, mówiąc o porozumieniu, Arriva wystąpiła do gminy ponownie o udostępnienie przystanku i z informacji, które mam od pana prezydenta, otrzyma tą zgodę na korzystanie z tych przystanków niezwłocznie. Ale szanowni państwo, chciałbym, przepraszam, też powiedzieć, czego pokłosiem była ta uchwała. Koło tej uchwały było bardzo dużo szumu medialnego, ale pamiętamy i zarówno ja, moja koleżanka, kolega, koledzy z klubu pozostali oraz radni Koalicji Obywatelskiej uznali, iż wpuszczenie obcego przewoźnika do naszego miasta, czyli Arrivy, może doprowadzić, że budżet miasta i MZK będzie oszczuplony o około 2-3 miliony. Taką symulację przedstawił nam prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji i przede wszystkim tym się kierowaliśmy, dobrem naszej spółki, dobrem mieszkańców i przede wszystkim tym, aby w wyniku ewentualnego wydrenowania środków finansowych przez firmę Arrivę, czyli przez przewoźnika komercyjnego, byśmy doprowadzili do możliwości wymuszenia, że tak powiem, kolejnych podwyżek cen biletów. Bo, szanowni państwo, jeżeli budżet, przychody z biletów miejskich wynoszą około 10 milionów złotych, byśmy to pomniejszyli o 2-3 miliony złotych, to przypuszczam, że pod koniec roku budżetowego pan skarbnik by przyszedł i by powiedział, albo musimy skądś znaleźć, albo trzeba te ceny biletów podnieść. I to właśnie w trosce o mieszkańców, o to, żebyśmy nie mieli i tak jeszcze droższych biletów, cen biletów, które i tak są drogie. Działaliśmy w taki sposób i uważam, że działanie nasze jest w pełni uzasadnione. Myślę, że większość mieszkańców popiera tego typu decyzje, a rozmawiać z panem wójtem, pan prezydent, czy my jako radni zawsze możemy, ale rozmawiamy tu w Grudziądzu, a nie jeździmy po Warszawach i donosimy na władze miasta. Dziękuję. Witam serdecznie państwa. Powiem w ten sposób, że i powtórzę to jeszcze raz. My jesteśmy radnymi miasta Grudziądza, a nie gminy Grudziądz. Głośno było o budżecie i o wpływach czy wydatkach. My nie możemy sobie na to pozwolić, żeby wpływy do budżetu miasta ubywały nam. Dlatego postanowiliśmy tak zagłosować, jak zagłosowaliśmy. Uważamy owszem, że współpraca powinna być, bo to jest, no sąsiedzi powinni żyć w zgodzie, ale też nie może być w takiej sytuacji, że jest rozmuchane w mediach. Nieprawdziwe informacje są podawane, że na przykład jest jeden przystanek tylko dla przewoźnika, a to jest nieprawdą, ponieważ prawo mówi w ten sposób, że przewoźnik powinien wystąpić o przystanki do miasta Grudziądz. Tego nie zrobił 4 stycznia. My, tak przypomnę, mamy w uchwale 22 przystanki dla przewoźnika, a Arriva występuje teraz o mniejszą liczbę. Ale dla mnie to jest... Ale mowy o tym, że musi składać jeszcze raz. Ale nie. To jest dziwne jest to, że tak tutaj media to rozmuchały, a Arriva nie występuje o więcej, tylko mniej. Czyli z tego wynika, nie wiem, co to za problem i w jaki sposób to wszystko jest kierowane. I czasami się zastanawiam, czy te osoby, czy inne osoby, które tak bardzo oponują i tak bardzo wspierają pana wójta, czy myślą o, w jednym momencie myślą o Grudziądzu, a w drugim momencie nie myślą o Grudziądzu. Czy my dbamy o swój budżet, czy o budżet gminy Grudziądz? Czy my dbamy o swoje wpływy do miasta, czy dbamy o wpływy do gminy Grudziądz? Ja przypomnę jeszcze raz.
kto zerwał tą umowę. Jeżeli ja bym zerwała umowę, to bym była tak przygotowana i takie bym miała już warunki przygotowane. No ale, przepraszam bardzo, umowa była zerwana ponad prawie rok temu. Ja wiem, że pani tutaj redaktor jest może bardziej blisko, bliżej wójtowi, ale to nie w tym rzecz. Nie w tym rzecz. Ja tylko powiem jeszcze raz. Umowa była zerwana prawie rok temu. Ale to było przez dużo pół roku czasu. Prezydent nic nie zrobił w tym temacie. Ale kto miał zrobić? No, ale prezydent, jeżeli ktoś traci, że tak powiem, możliwość jeżdżenia po gminie, no to powinien rozmawiać z wójtem. Nic się nie działo w tym temacie. Ale przepraszam, no to jako może jeszcze dokończę myśl, a potem jak najbardziej. Oczywiście, my to nie występujemy przeciwko mieszkańcom gminy, ale czasami traktowanie nas radnych czy miasta jest troszeczkę tak nie na miejscu. Bo jeżeli my mamy i chcemy współpracować, to dwie osoby powinny usiąść do rozmów, a nie jeździć gdzieś i tak jak tu kolega powiedział, pisać donosy. Ten czas jest zmarnowany, już od stycznia trzeba było rozmawiać. Ale druga strona mówiła, że te rozmowy są w dobrym kierunku, czy to prezydent, czy wójt gminy Grudziądz, tam nie było... No to może no tak to wygląda. No i widzieliśmy wypowiedzi pana prezydenta, już nie mówię o wypowiedziach wójta, ale głównie prezydenta, myślę, że to wszystko dobrze się i tak skończy. Może to się i dobrze skończy, natomiast prawda jest taka, że nie wiem, czy państwo zwrócili na to uwagę, faktycznie po ostatnim spotkaniu u posła wypowiadał się zarówno pan poseł, wypowiadał się zarówno pan prezydent, natomiast wiem skądinąd, że pan wójt nie chciał się wypowiedzieć i dla mnie to było znamienne. Inną rzeczą też, jeżeli pan wójt gra w otwarte karty i chciałby tak naprawdę współpracy, to na jego miejscu, pod wszystkimi pismami dotyczącymi uchwały przystankowej, czy donosu do pana wojewody, bym się podpisał. Natomiast nie miał odwagi podpisać się jako wójt Andrzej Rodziewicz, tylko we wszystkich pismach występował jego zastępca, pan Zyglewicz. Panie wójcie, odwagi trochę. Grudziądzanie mają tam rodziny... No są po prostu pomieszane, jesteśmy zależni od siebie. Dziwi mnie tylko to, że w tym czasie, kiedy raczej jest trend taki, żeby wykorzystać miejscowe zasoby, a MZK jest no grudziądzką firmą i zapewne pracują tam pracownicy, kierowcy i mechanicy, którzy mieszkają w gminie. I dziwne, że w tak ważnej dla społeczeństwa tu lokalnego w sprawie nie mogą się dogadać. Moje wypowiedzi nie dziś, ale od samego początku no były takie, że jednak potrzeba się dogadać, no bo jesteśmy tą lokalną społecznością i cały czas wierzę, że się dogadają. A z drugiej strony no musimy dbać o naszą firmę, o Grudziądz, bo nie ma z czego dołożyć do ewentualnej podwyżki z innych środków. Jak wszyscy wiedzą, Grudziądz jest w sytuacji bardzo krytycznej. Nie ma nadmiaru pieniędzy. No i tutaj miejska szkoła może też zabiegać o to, żeby w gminie jeździć. Ale pani redaktor, dobry, była szansa na to i są opinie prawne też takie, że nasz przewoźnik MZK mógł tą usługę świadczyć. I niejednokrotnie prezydent no naprawdę wyciągał rękę, wójt mówił, że jak najbardziej rozważy, powiedzmy, to, żeby przewoźnik MZK jeździł po terenie gminy, ale później się okazało, że to są ruchy pozorowane, bo chociażby odpowiedź na pismo, które z ratusza wyszło do gminy z pytaniami odnośnie na jakiej zasadzie to by miało wyglądać, zastępca wójta, jak się nie mylę, oczywiście nie pan wójt, podpisał i wpłynęło to do nas 28 grudnia, czyli 3 dni przed końcem roku. To o jakiej współpracy mówimy? Natomiast myślę mimo wszystko, że wniosek Arriwy, który został złożony w ubiegłym tygodniu, w piątek, w zasadzie kończy ten konflikt, bo rozumiem, że Arriwa wie, nawet nie, tak jak powiedziała pani radna Róża Lewandowska, nawet nie chcą tych 22 przystanków, które są w uchwale, a chyba około 15. Wiemy, że gdzieś na prywatnych terenach też mają koło Intermarsze, chyba teraz koło Carrefoura, no i sobie zrobią tą siatkę w taki sposób, że będzie zadowalająca dla nich. Natomiast jeszcze o jednej rzeczy chciałbym powiedzieć, która jest naprawdę, uważam, bardzo ważna, gdzie pojawiła w przestrzeni publicznej bodajże wczoraj czy przedwczoraj. No, z drugiej strony osobiście jako mieszkaniec Grudziądza cieszę się, że nie ma tutaj Arriwy. Zaraz państwu powiem dlaczego. Dlatego, że jeżeli
i przestrzegam tutaj także naszych mieszkańców Grudziądza, żeby wzięli sobie to do serca i ktoś, jeżeli nie czytał tego, nie widział, to przekazuję tą informację. Mieszkańcy na terenie gminy, mieszkańcy gminy Grudziądz wsiedli do autobusu, nie sprzedano im biletu, dojechali do Arrivy, skasowano, nie sprzedano im biletów, nie wydano biletów, pojechali na przystanek docelowy, na tym przystanku kontrolerzy weszli do tego autobusu i ukarali mandatami, dlatego przestrzegam naszych mieszkańców, mieszkańców Grudziądza, że mogą być na takie konsekwencje narażeni. Dziękuję. A ja tylko jeszcze jedną rzecz dopowiem i powtórzę to samo, co powiedział Grzegorz czy Łukasz. My jesteśmy radnymi Grudziądza, dbamy o spółki miejskie i służymy mieszkańcom Grudziądza. Jeżeli będziemy drenowali nasze spółki i spółki, bo tak głośno w mediach jest, że trzeba budżet pilnować, wydatki też, żebyśmy wydawali, remontowali drogi, inne rzeczy, muszą być wpływy. Nie może być tak, że więcej wydajemy, a mniej przypływa. I jeżeli jakakolwiek złotówka by była wydrenowana z naszej spółki miejskiej i też idziemy w kierunku tak jak rząd. Mówimy o spółkach miejskich, państwowych, polskich. I tego się trzymajmy. My idziemy w tym kierunku, że chcemy dbać o miejską spółkę i tak jak Grzegorz powiedział, w tej spółce pracują mieszkańcy Grudziądza, ich rodziny i tak samo pracują mieszkańcy gminy Grudziądz. I dlatego ta współpraca powinna być i my liczymy na tą współpracę. Ale do tej współpracy muszą usiąść dwie osoby. Dwóch panów powinno się w końcu dogadać, ale moim zdaniem marnować czas na donoszenie i gdzieś skarżenie do innych służb to trochę nie na miejscu, bo to nie służy też temu, żeby się właśnie porozumieć. To nie służy temu. Dobra współpraca polega na tym, że można sobie różne rzeczy powiedzieć w zaciszu gabinetów, a nie po prostu w taki sposób. I też bym bardzo prosiła media, żebyśmy byli obiektywni do naszych działań. Obiektywni, to znaczy, żebyście też to zauważyli, że my naprawdę myślimy o Grudziądzu, o budżecie Grudziądza i o mieszkańcach Grudziądza. A z gminą Grudziądz oczywiście chcemy współpracować.